Pode mną aktualnie znajduje się ulica Marcina Kasprzaka. Łączy się w tym miejscu z ulicą Wolską. Natomiast do czasu, ponieważ już niedługo powstanie w tym miejscu przystanek tramwajowy. W tym samym miejscu, gdzie jest aktualnie ulica na poziomie minus 1 wykopie. Przystanek tramwajowy Reduta Wolska przeniesie się właśnie tam na dół. O tym nie tylko w dzisiejszym filmie z Tramwaj Kierunek Kasprzaka. Zaczynamy! Tramwaj Kierunek Kasprzaka. Witam Was tutaj, cześć i czem, a Wizonosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Tramwaj Kierunek Kasprzaka. Na wprost nas mamy aktualnie przystanek Karolkowa, który przez ostatnie lata był wyłączony parokrotnie, 3 razy dokładnie, z okazji budowy metra odcinka centralnego do Księcia Janusza i teraz z okazji budowy tramwaju na Kasprzaka, ponieważ było tutaj torowisko wymienione na zielone torowisko i odpowiadając czemu to nie zostało zrealizowane razem z metrem, to dlatego, że w tramwaje w tamtych inwestycjach nie uczestniczyły i aby nie było względnej większej papierologii, to po prostu w to się nie mieszały. Natomiast w tym miejscu również zaczyna się ulica Marcina Kasprzaka, która do 1950 roku miała zupełnie inną nazwę, bo do tamtego czasu miała na ulica ta nazwę Dworska, z czego pojawiła się dopiero na mapach Polski w 1787 roku, a w Warszawie dopiero się pojawiła w 1916 roku, bo wtedy została wtyczona właściwie do granic Warszawy. Co warto podkreślić jeszcze tutaj tymi zmiankami historycznymi, o których wam tutaj opowiadam, to jest to, iż faktycznie tutaj już tramwaje wcześniej jeździły, konkretnie od 1954 roku linia 11 i linia 5 bis jeździły tutaj już wcześniej tramwaje. Kolejno w 1990 roku tramwaje zniknęły stąd. Trasa między Skierniewicką a Aleją Prymasa Tysiąclecia została wyłączona z ruchu, pozostawiając torowisko i trakcję w pasie rozdziału pomiędzy jezdniami i ulicami. No i tak do tego czasu to torowisko było nieużywane, później przez kolejne lata to oczywiście było wyłączane, likwidowane przez różne okresy czasu, aż do momentu dzisiaj, kiedy ta trasa ponownie pojawia się. Oficjalny powód zamknięcia tej trasy tramwajowej jest taki, że nie było po prostu miejsca na to, aby ją ponownie wytyczyć w związku z budową trasy Prymasa Tysiąclecia, która tam kawałek dalej powstała i przy niej też będziemy. Dlatego tramwaje po prostu się nie pojawiły. Oczywiście dałoby się wytyczyć torowisko po prostu pod Prymasa Tysiąclecia, lecia pomiędzy dwoma wiaduktami, ale to nie powstało i na razie się w to nie będziemy zagłębiać. Bo mamy inwestycję, która aktualnie jest tutaj realizowana i o tym dziś chciałem opowiedzieć. A zaczynamy od odcinka, który jest już jak widać w dosyć głębszej przebudowie. Pomijając element, który tutaj właśnie widzicie, czyli przystanek tramwajowy Szpital Wolski, który w tym miejscu oczywiście cały czas powstaje, to mamy też zamknięty przejazd na wysokości ulicy Płockiej. Tutaj całkowicie teraz nie przyjedziemy. Krzyżanowskiego i Płocka są odcięte od siebie. W związku z tym autobusy linii 103 jeżdżą objazdem i zawracają w różnych miejscach, ale spokojnie cały czas dojeżdżają do Warszawy Zachodniej od tej strony właśnie północnej. Natomiast to nie zmienia faktu, że w tym miejscu, w związku oczywiście z wyłączeniem przejazdów przez skrzyżowanie, powstaje nowe torowisko tramwajowe i to jest chyba najważniejsze. W tym miejscu, jak za chwilę zobaczycie, dokładnie są montowane, w niektórych miejscach już są montowane szyny i nawet są betonowane. Oczywiście na całej długości, zanim to powstanie jako jedna płyta, to jeszcze chwilę czasu minie, ale to oczywiście jest skrócone do jak najmniejszego czasu, aby wyłączenie skrzyżowania jezdni nie było zbyt uciążliwe dla mieszkańców tejże okolicy. Tutaj przy okazji też dalej jest przejście dla pieszych pozostawione i są dwa przejścia. Jedno jest kładka, na której właśnie ja się znajduję i z tyłu jest jeszcze przejście takie właściwie po torowisku nowym, które jest po prostu dla towarzystów czy innych osób, które nie chcą chodzić tą kładką. Też przy okazji widziałem, że zwierzęta, osoby z psami zbytnio nie chcą tędy wchodzić, więc nie dziwię się, że to przejście zostało pozostawione właśnie też takie zwykłe, jeśli jest możliwość, bo zwierzęta mogą się po prostu bać tego typu obiektów. Natomiast lecąc dalej, mamy kolejny przystanek tramwajowy, który tutaj się znajduje. I to jest właśnie sławna Prymasa Tysiąclecia, pod którą nie ma przystanku tramwajowego. Jest rondo w tym miejscu, rondo Wolnego Tybetu. No i też nowy przystanek tramwajowy obok przystanku kolejowego PKP Wola. Przystanek tramwajowy się nazywa PKP Wola Kasprzaka i w tym miejscu będzie się znajdować pod wiaduktami z dwoma zejściami bezpośrednio
od ulicy Bema, czy od ulicy właśnie Ptymas Tysiąclecia, aby to się połączyło w jedną całość. Także w ten sposób dojście do przystanku będzie całkiem dobrze zapewnione. Do przystanku kolejowego będzie właściwie jedno przejście dla pieszych, więc też całkiem to będzie dobrze wyglądać. No i oczywiście jakieś ekstra zadaszenia, bo będzie się można schować bezpośrednio pod wiaduktami linii kolejowej. Także to też oczywiście bym powiedział, że jest na dosyć duży plus. I tak, faktycznie rozpoczęły się tu już prace i zarówno i na środku ronda, jak i również tutaj pod wiaduktami prace się rozpoczęły. No i możemy to zobaczyć, że faktycznie pełną parą tutaj widzimy wytyczenie mniej więcej, gdzie będzie torowisko, ale powiem wam szczerze, że nie jestem sobie w stanie wyobrazić, jak będzie wyglądać tworzenie i budowanie torowiska na jezdniach Ptymasa Tysiąclecia w tym miejscu, bo to będzie oczywiście oznaczać zamknięcie poszczególnych jezdni w tym miejscu na rondzie i nie jestem sobie w stanie tego wybrać w najbliższym czasie, jakie objazdy będą wytyczone, żeby faktycznie tutaj ruch jakoś mógł funkcjonować. No jestem tego ciekawy, naprawdę jestem ciekawy, jak to zrobią, żeby jakiś ruch tutaj pozostał, bo pamiętajcie, że to jest jedna z ważniejszych dróg w Warszawie i nie jest tylko i wyłącznie w ruchu lokalnego, ale również to jest po części droga przelotowa, więc domyślam się, że po prostu będzie ciężko. Tu dalej oczywiście powstaje kolejny przystanek tramwajowy, kolejne zielone torowisko w tym miejscu i tutaj też będzie w przyszłości w lewo skręcać odnoga w kierunku Warszawy Zachodniej, z tym, że ta odnoga będzie tylko i wyłącznie możliwość skrętu właśnie z Warszawy Zachodniej w kierunku Bemowa. No i tutaj te przystanki tramwajowe będą naprzeciwko siebie na skrzyżowaniu, nie tak jak tam przy PKP, które będą obydwa właśnie pod wiaduktem kolejowym, tutaj będą przeciwległych stronach skrzyżowania, czyli z tych osiedli, które tutaj się nabudowały na Odlanach, trochę będzie gorzej z dochodzeniem, w sensie nie będzie się dochodzić do jednego przystanku, tylko po prostu będą dwa perony tramwajowe z dwóch różnych stron. Przy okazji to całe skrzyżowanie będzie dostosowane dla osób jeżdżących rowerami, jak i również ulice pobliskie, tutaj też będą miały po prostu mnóstwo zjazdów, jak między innymi w Ordona będzie po prostu pasy rowerowe i to będzie trochę lepiej zlokalizowane. I na razie tak to powstaje, natomiast tutaj dalej mamy, tak, kolejny element ciekawy, kontrowersyjny, czyli wyrzucenie ruchu samochodowego z podwęzła, który tutaj powstał, do skrzyżowania z ulicą Wolską w postaci sygnalizacji świetlnej. Faktycznie dla osób, które z Kasprzaka tutaj wjeżdżały i jechały w kierunku granicy miasta, to są dwie nowe sygnalizacje świetne, a dla tramwajów w teorii jest to o wiele lepszy i szybszy dojazd. Oczywiście elementem konfliktowym jest skrzyżowanie tramwajowe, które się znajduje na minus 1, gdzie będzie słaba widoczność i tramwaje będą musiały zwolnić, by przypadkiem na przykład w siebie nie wjechać, ale domyślam się, że to może jakoś będzie dobrze zrealizowane i tramwaje jednak z jakąś sensowną prędkością będą mogły tam wjeżdżać. Natomiast to nie zmienia faktu, że w tym miejscu jest ulica Wolska i na niej również są prowadzone prace właśnie przy budowie tramwaju, który będzie zjeżdżać do tego wykopu i o tym też chciałem powiedzieć właśnie, jak już w tym miejscu mniej więcej jesteśmy. Przystanek elekcyjna, w tym miejscu skrzyżowanie też się zmienia właśnie pod rowerowe, aby w Ordona można było wjeżdżać czy w elekcyjną. Po prawej stronie torowisko tramwajowe stare zmieni się w przyszłości w ścieżkę rowerową i nowe miejsca parkingowe, żeby już nie trzeba było parkować przy cmentarzu na jezdni. A w tym miejscu widzicie autobus, który stoi, to jest tymczasowa pętla linii 197, techniczna, niedostosowana, w sensie w ogóle niedostępna dla pasażerów. Tutaj autobusy po prostu stoją w oczekiwaniu na kolejny kurs. A tu te tramwaje zjeżdżają z kolei w dół. Będą zjeżdżać właśnie taką pochylnią i pozwoliłem sobie zlecieć trochę w dół. Faktycznie przeleciałem też pod tym jednym wiaduktem, tak jak mówiłem to już w poprzednim filmie wczoraj z Warszawy Zachodniej, że na Warszawie Zachodniej powstrzymałem się od lecenia pod obiektami. Tutaj już nie udało mi się tego zrobić i faktycznie przeleciałem się pod jednym z tych wiaduktów, aby zobaczyć, jak to wszystko wygląda i całkiem to ciekawie wygląda. Też przy okazji przystanek cmentarz prawosławnych tutaj w tym miejscu się znajduje, nie Wolski, jak powiedziałem w poprzednim filmie, tylko cmentarz prawosławny. Tutaj po lewej stronie będzie mieć przystanki autobusowe teraz na ulicy Wolskiej w dwóch kierunkach, a przystanek tramwajowy stąd będzie po prostu całkowicie zlikwidowany. Też jestem ciekawy, jakie autobusy tu będą się zatrzymywać, bo w teorii tutaj aktualnie nic regularnie w ramach objazdów, pomijając objazdy, nie jeździ, więc zobaczymy, co ZTM nam tutaj zaproponuje, bo linia 105 jedzie po prostu, no, Kasprzaka tutaj omija to całkowicie. Będzie jechać właśnie tym nowym wiaduktem drogowym, który właśnie w tym miejscu powstaje, o którym mówiłem, że tu będzie właśnie sygnalizacja świetna, będzie to skrzyżowanie ekstra, no i oczywiście przejazd dla rowerów też będzie właśnie w formie tego drugiego wiaduktu, który tutaj powstaje, żeby można było zapewnić przejazd zarówno dla
pieszych, rowerzystów, jak i również dla samochodów, aby wszyscy mogli przejechać, pomimo tego, że oczywiście to będą trochę gorsze warunki niż to, co widzimy tutaj na dole, czyli ta jezdnia, która się znajduje na samym dole. Bo ta jezdnia będzie się zmieniać w torowisko, a w tym miejscu będzie się łączyć właśnie z torowiskiem z ulicy Wolskiej. Od razu odpowiadam na pytanie, które tramwaje będą miały pierwszeństwo. Tramwaje jadące z ulicy Kasprzaka będą miały pierwszeństwo, te z Wolskiej będą musiały zwolnić i zatrzymać się po prostu, jeżeli nie będzie działać tutaj pewnie sygnalizacja świetlna, będą miały znak stop, żeby się zatrzymać. W przeciwnym kierunku właśnie dla tramwajów na Kasprzaka, one będą miały pierwszeństwo tutaj. No i tak jak mówiłem, wleciałem tutaj bezpośrednio pod jeden z tych wiaduktów, to jest ten, lecimy pod wiaduktem tym drogowym, dalej się znajduje wiadukt pieszo-rowerowy, gdzie będzie osobno ścieżka rowerowa i osobno chodnik, no i w ten sposób tak to właśnie powstaje ta konstrukcja, może ogólnie mam takie uczucie, że to jest naprawdę bardzo wąsko dla tych tramwajów, by się zmieściły. Nie wiem, może takie mam uczucie, bo lecę tutaj dronem, a nie byłem faktycznie na żywo, ale mam takie uczucie, że tam jest całkiem nie za dużo tego miejsca. No i w tym miejscu będą zwrotnice, będzie się to wszystko łączyć i tak jak teraz lecimy, właśnie tramwaje będą jechać w kierunku pętli osiedle Głuszewska i ogólnie w kierunku całego Bemowa. Nie będą jechać tym wielkim zakrętem, który tutaj jest właśnie po łuku dla tramwajów. W tył będzie ścieżka rowerowa z nowym chodnikiem, która jest tu potrzebna, nie ukrywajmy, tam jest bardzo wąskie gardło, jeżeli chodzi o pieszych i towarzystów i często tutaj w siłę po prostu wjeżdżają tam przy kościele. A tutaj dalej mamy przystanek Reduta Wolska. Tutaj, tak jak powiedziałem na wstępie tego filmu, zmieni się również nie do poznania. Co to oznacza? Oznacza to, że po prostu tutaj przystanek tramwajowy będzie na minus 1. Ale zanim to się rozpocznie z budową, to jeszcze jest przybudowane przejście podziemne. Przejście podziemne zmienia swoją trajektorię, trochę jest unowocześnione i oczywiście jego wysokość jest trochę też inna, więc wszystko tutaj jest realizowane, aby po prostu powstało nowe. Będzie też dostosowane dla osób niepełnosprawnych, będzie miało windy i pochylnie i schody. Co prawda pochylnie są bardzo wąskie i one są raczej głównie dla towarzystów, chociaż tam nawet towarzyści nie będą mieli się jak zbytnio wyminąć, ale może nie będzie aż tak źle. Nie wiem, zobaczymy już faktycznie, jak wszystko będzie zrealizowane. Tak jak widzicie właśnie jest wykop, tu jeszcze powstaje ta nowa część przejścia podziemnego i to będzie się właśnie bezpośrednio znajdować pod łącznikiem ulicy Wolskiej i Kasprzaka w tym miejscu, więc jeszcze chwilę do tego poczekamy, zanim to będzie zrealizowane. Też jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że ten cały węzeł właśnie tutaj ulicy Kasprzaka i Wolskiej komunikacyjny powstał w 1975 roku jako właśnie wielopoziomowy węzeł komunikacyjny. Ładnie to brzmi, czy pasażerowie to uwielbiali? Na pewno miało to swoje funkcje, na pewno jeżeli tutaj jeździło więcej autobusów, to faktycznie to był dosyć duży i przyjemny węzeł do przesiadki. Jak będzie to teraz po przebudowie i zakończeniu tej realizacji, tej inwestycji? Zobaczymy. Co ważne, chciałem opowiedzieć a propos realizacji, bo zawsze się mnie pytacie, kiedy to będzie gotowe. Czas realizacji tej inwestycji to jest 20 miesięcy, przy czym tramwaje zaznaczają, że nie liczą się tutaj okresy zimowe, a okres zimowy to jest od połowy grudnia do połowy marca. Ale inwestycja ma się zakończyć w tym roku, w 2023, więc spodziewałbym się, że w drugiej połowie roku tramwaj kierunek Kasprzaka będzie już przewozić pasażerów. Ale która część drugiej połowy roku, to tego wam nie powiem, bo nie chcę wdłużyć z fusów. Ale to by było na tyle mniej więcej z tego materiału. Jeśli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Taki trochę maraton z moim mówieniem, bo tu mniej więcej starałem się jak najwięcej powiedzieć o tej inwestycji, ale mam nadzieję, że się dowiedzieliście całkiem dużo. Przypomnę tylko jeszcze, że całość jest oczywiście współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, a wartość kontaktu to jest raptem 205 milionów złotych, długość nowego torowiska i modernizacji to jest 3,5 km torów. Cześć!